Chcesz uzyskać szczerą odpowiedź na trudne i bezpośrednie pytania dotyczące relacji damsko-męskich? W filmach tej serii możesz sobie takie odpowiedzi bez problemu wyszukać albo po prostu posłuchać całych nagrań naszych bezpłatnych spotkań z Wami. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to jestem Aleks Warszewski i razem z moją żoną Karoliną po bestsellerze Wojna na słowa napisaliśmy chyba najbardziej konkretny podręcznik budowania trwałych relacji damsko-męskich, właśnie sukces w relacjach damsko-męskich. I o tym też rozmawiamy na naszych spotkaniach na żywo. Ponieważ na takie kameralne spotkania zapraszamy maksymalnie 20 kilka osób, to nagrywamy nasze odpowiedzi tak, aby każdy, kto chce, mógł z tego skorzystać. Na końcu całego filmu dowiesz się, jak i ty możesz spotkać się z nami na żywo i bezpośrednio zapytać o rzeczy, które ciebie interesują. A na razie zapraszam do oglądania. Tak. Proszę, proszę. Czy uważacie, że to mężczyzna powinien zrobić ten przysłowiowy pierwszy ruch na początku relacji? Chcesz zacząć, czy ja? Możesz zacząć. To zależy. Rób pierwszy krok. Dobrze. To zależy. Ja myślę, że to jest dobrze, jak faceci to robią. I ja jako facet to generalnie, dopóki nie poznałem Karoliny, to prawie zawsze tak robiłem. Ale w dzisiejszych czasach mamy taką sytuację, że z różnych powodów bardzo wielu facetów, też niefajnych facetów, jest trochę niepewnych. I oni się trochę boją z różnych powodów, bo nigdy nie wiesz, jak dostajesz odmowę normalną, to pół biedy, ale jak dostajesz jakąś nieładną odmowę, albo ktoś ci mówi, że tu jesteś, nie wiem, zaczepny i tak dalej. Masz gdzie siedzieć? Mam. Dobra. Że tutaj zaczepiasz kogoś i tak dalej, to jest niedobrze. W związku z tym paniom doradzam, jak ci się jakiś facet w miarę podoba, to użyj starego jak świat sposobu. A mianowicie już w średniowieczu, jak damie się jakiś facet podobał, to jakoś wypuszczała tą chusteczkę, która spadała na ziemię i wtedy ewentualnie ten dżentelmen mógł się pochylić i jej podać. Już mieliśmy kontakt. Więc ja myślę, że tutaj, gdybym był kobietą teraz, która jest solo, w miarę poukładaną, to jakbym się jakiś facet podobał, to bym próbował jakieś delikatne sygnały wysyłać. Właśnie takie całkiem delikatne. Uśmiech, kontakt wzrokowy przez 3 sekundy, to nie musi być dużo. I teraz patrzył, jaka jest reakcja. Bo jak jest słaba reakcja albo nie ma reakcji, to mówimy następny, bo to szkoda czasu. Pamiętacie, jak ci z was, którzy byli na ostatnim spotkaniu, mam zasadę, generalną zasadę entuzjastycznego współudziału. Czyli robię wyłącznie te rzeczy z takimi ludźmi, że się obie strony cieszą, że to robią. Okej? Ale ja bym tutaj uwzględnił właśnie to, że bardzo dużo facetów, z całym szacunkiem teraz, po prostu albo nie ma doświadczenia dużego, albo nie ma dużego doświadczenia w kontaktach na żywo przede wszystkim, bo bardzo wielu ludzi siedzi w internecie zamiast próbować na żywo, to wtedy bym po prostu gdzieś tam jakiś taki delikatny sygnał dał i zobaczył, co się dzieje. Nie za dużo, bo jak kogoś trzeba ciągnąć, to szkoda czasu. A ty jak widzisz, Karolino? Pytanie, co znaczy zrobić pierwszy krok? Na jakim etapie relacji albo znajomości? Bo pamiętam, że w naszym przypadku to ja się do ciebie odezwałam pierwsza, bo ja napisałam maila i potem jakoś poszło dalej. Tak. Natomiast samo zaczynanie relacji, myślę, że z każdej strony może być, bo nie wiadomo, co z tą relacją będzie dalej. Tak. Czy to będzie relacja koleżeńska, czy przyjacielska, czy damsko-męska. Różne relacje się z tego mogą urodzić i w różny sposób może to ewoluować, więc jak najbardziej uważam, że kobieta tak samo może tą relację zacząć. Pytanie, co dalej? Tak, generalnie właśnie to, co powiedziałaś, ja jestem zwolennikiem poznawania bardzo wielu ludzi. Dwie rzeczy. Szybko poznawać, nie, dużo poznawać i szybko eliminować, żeby nie tracić czasu, nie narażać się na jakieś nieprzyjemne rzeczy, nie jest to nam potrzebne. Ale żebyśmy mieli z czego wybierać. Większość ludzi robi odwrotnie. Fiksuje się na jedną osobę, po czym próbuje tę osobę w cudzysłowie zdobyć. Tam jest wszystko w porządku? Tak. Aha. Tak. Próbuje tę osobę zdobyć. I to jest oczywiście moim zdaniem bardzo duży błąd, ale to można o tym pogadać jak chcecie. Odpowiedzieliśmy na pytanie? Proszę bardzo, następne pytanie. No, śmiało, widzicie, muszę... Tak, proszę. No to ja chciałbym dowiedzieć o osobach czy miejscach poznawania właśnie w miarę młodych ludzi, otwartych na świat, takich sympatycznych, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że jestem osobą, która ma hobby, ale one są już takie, że dobrze się w nich czuję i niestety nie poznaję w nich nowych ludzi. I jednocześnie praca również jest taka, że nie poznaje w nich zbyt dużo nowych ludzi. Tak, ale poczekaj, ty tańczysz na przykład. Tak, to przy tańcu... Jest całkiem ta grupa już.
No to otwórz się, to idź do innych grup i chodź tam, gdzie cię nigdy nie było. Bardzo ważną rzeczą w życiu to my to ciągle robimy. My próbujemy nowych rzeczy, nowych miejsc, nowych potraw, nowych restauracji, nowych zajęć, nowych kręgów ludzi. No, znaczy zgadzam się. Aha. Jedynie jak wejść w ten nowy krąg ludzi, bo po prostu to jest dla mnie tym problemem. Ale nie jest to problemem, bo rozejrzyj się, ile nowych osób widzisz tutaj na tej sali. Nie, no. Rozumiem. Właśnie to też miałem z tyłu głowy, że to jest właśnie to miejsce, ale żeby znaleźć to miejsce, jednak no, sporo się natrudziłem i znaczy w cudzysłowie tego. Chodzi mi o to, że ciężko mi znaleźć inne takie miejsce. Jak trudny był ten mail? Tu napisałeś mi maila, który był rozsądny, bo inaczej by cię nie zaprosił. No więc wiesz, w czym problem? No w tym, że nie potrafię z większej ilości miejsc takich. Dobra, druga zasada w takim razie, zapamiętajcie. Dbajcie o to, żeby prowadzić ciekawe życie. Nie takie życie, jakie wam szkoła przepisała, jakie przepisali rodzice, jakie przepisuje społeczeństwo, bo to jesteście wtedy tak jak z tej jednej sztancy. Prowadźcie ciekawe życie, nie bójcie się być dziwolągami, nie bójcie się być jacyś nietypowi, tak jak na przykład my. I zobaczycie, jak będziecie prowadzić ciekawe życie, ale w zgodzie sam ze sobą. Nie sztucznie, tylko faktycznie coś chce robić, to za chwilę. To wtedy zobaczycie, jacy nagle ludzie pojawią się, zwłaszcza jeżeli będziecie dbać o to, żeby bezlitośnie wywalać tych szarych, burych, którzy będą was ściągać na dół i pokazywać palcami. Okej? Zaryzykuję twierdzenie, że w miarę ciekawe życie mam. Z tym, że znaczy, no, robię rzeczy, które lubię, pracuję i tak dalej w fajnych zawodach i staram się otwierać i właśnie mimo to no, trochę mam te problemy, żeby dotrzeć po prostu. Pytanie, jak często próbujesz czegoś nowego? Tak. No pewnie teraz już coraz rzadziej. Ile masz lat? 26. No ja mam 68, ja ciągle próbuję nowych rzeczy. Tylko dam z Komańskich już, nie? Odkąd jestem skarbnik. No ja myślę. No, potrzebuję, nie? Ale ciągle próbuję. Ja też się staram, tylko chciałbym też trochę takich inspiracji od ciebie może. Czy mógłbyś się tak podzielić, trochę tak rzucić kilka... Ale patrz, ja cię nie znam. O co chodzi? Nie róbcie też tego błędu, że kopiujecie kogoś innego. Bo każdy z was jest indywidualnym człowiekiem o idealnych cechach, idealnych potrzebach, o unikalności pewnej, którą jak odpowiednio rozegrasz, to nagle możesz mieć sukces w życiu dzięki temu. Ja o tobie nic nie wiem. Szukaj tego i ale ważne jest próbuj. Nie siedzieć w domu teoretycznie albo co gorsza przed ekranem komputera i będę próbował. Nie. Wyjdź do ludzi, rozmawiaj z ludźmi na ulicy, gdziekolwiek. Jeździsz z komunikacją miejską? Tyle okazji, żeby poznawać ludzi, chociażby na chwilę. Zrób coś takiego, że masz krótką interakcję z kimś, jedno, dwa zdania i ten człowiek idzie dalej bardziej uśmiechnięty niż przed spotkaniem z tobą. Naucz się tego, zobaczysz nagle, ilu fajnych ludzi będziesz poznawać potem. Myślisz, że... Tak, nie tak myślę, wiem. Ja o tym wiem. Ja wiem, tak, ale trzeba to umieć. To trzeba umieć, a nie teoretyzować. Okej? Okay? Możemy tak zostawić. Tak, proszę. Ja myślę, że fajnie jest na przykład, jeżeli masz jakiś harmonogram, bo tańczysz, bo pracujesz, robisz różne rzeczy, to jeden dzień albo jedno popołudnie przeznaczyć sobie w tygodniu na próbowanie nowych rzeczy, że raz w tygodniu czegoś nowego próbujesz i niech to będą rzeczy, które nie są takie, no niech to nie będzie kurs medytacji, że jesteś sam ze sobą, ale niech to będzie coś, co wymaga jakiejś interakcji z ludźmi. Malowanie przy winie, kiedyś mówiłam, tak. Że byłam na takim... No, na takich różnych rzeczach, gdzie możesz bardzo różnych ludzi poznać, albo na takich spotkaniach, na przykład jak tutaj, że są osoby, myślę, że mamy wszyscy wspólny mianownik, tak, bo interesujemy się podobnymi rzeczami, ale pewnie gdybyśmy się nie spotkali na tym spotkaniu, to może byśmy się w życiu nie spotkali, albo minęli gdzieś na ulicy i nie mieli ze sobą żadnej interakcji. A na tych spotkaniach naszych nie bez powodu te przerwy są takie długie, nie tylko dlatego, że to są przepyszne rzeczy i warto, żeby sobie coś zamówić, zjeść, spróbować, ale też po to, żebyście ze sobą porozmawiali i po to się przedstawiacie, mówicie, kto się czym zajmuje, bo druga osoba wyłapie, już ma jakiś temat zaczepny, od czego można zacząć rozmowę. Jak ta rozmowa się dalej potoczy, no to już zależy od ciebie, od tej drugiej osoby, ale sposobność jest. I zerowe ryzyko, nie? Zawsze możesz powiedzieć, no co sądzisz o tym, co ten Barszczewski mówi na przykład, już masz rozmowę. No tak. Pamiętajcie, otwarte pytania dotyczące czegoś, co jest w naszym otoczeniu, proszę też pod słońcem. Naprawdę, Aleks potrafi na każdy temat rozmowę zacząć, gdzie byśmy nie byli. Tak. No.
Ale ja to ćwiczę. Ćwiczcie to. Trzeba umieć. Dlaczego? Ja taki filmik nagrałem. Flirtuj na potęgę. Nie chodzi o to, żeby z kimś pójść do łóżka, tylko wszystkich ludzi. Kobiety, mężczyźni. Bo nabierasz wtedy umiejętności i jak kiedyś będziesz to potrzebować, to już to umiesz, a nie będziesz się zastanawiać, co ja teraz mam powiedzieć. Okay? Ale ja myślę, że to jest racja z tym, że jest jeszcze druga strona, bo chyba wiem, o czym tutaj mój przedmówca mówi. Bo tak jak słusznie zauważyłeś, że ludzie jak gdyby można ich skategoryzować na tych, którzy prowadzą normalne życie i są właśnie tacy szarzy i przychodząc nawet na herbatę w kuchni, tak? Mówią, ojej, znowu poniedziałek. Mhm. Czyli generalnie po prostu to się kończy, toczy wokół rzeczy trywialnych. I w momencie, kiedy wchodzi osoba, która jest jak gdyby zainteresowana, jest ciekawsza, jest otwarta, to w naszym społeczeństwie jak gdyby to jest takie odbierane z taką trochę nieufnością, ja mam wrażenie, mm-hmm. że generalnie po prostu albo nie wiem, ludzie mają wyobrażenie, że nie wiem, nie dorównują, mm-hmm. bądź generalnie uważają, że no ktoś jest taki hop do przodu i to też nie jest fajne. Okej, okay. Dobrze. To generalna moja rada. Czy wiesz, co to jest krzywa Gaussa? Krzywa rozkładu normalnego tak zwanego. Tak? Okej. Okay. To jeżeli weźmiemy pod uwagę społeczeństwo, charakterystyki tych ludzi, to będzie to też jakaś krzywa Gaussa. Tam w środku to będzie ta masa, o której mówisz. Tak? I nawet jak tej masy jest większość, powiedzmy 90%, to ciągle na obrzeżach są jeszcze jacyś ludzie, ci dziwacy, te dziwolągi, takie różne. I to jest, wiesz, 90%, jak 10%, ile w Polsce dorosłych ludzi jest? 20 milionów chyba, coś takiego, nie? To 10% 20 milionów, to jest ciągle 2 miliony ludzi, z którymi możesz coś zrobić. Tylko trzeba ich znaleźć. A żeby znaleźć takich ludzi, to trzeba samemu prowadzić ciekawe, nietypowe życie. Nie bać się komunikować z innymi. I dużo ludzi poznawać i szybko odrzucać tych, którzy cię będą krytykować, którzy uznają cię za dziwolągę, że będą nieufni w stosunku do ciebie, bo ty jesteś zbyt niezależna myślowo na przykład. To jest cała taka sztuka. Dużo, zrobić tak jak w marketingu. Ktoś to jest marketingiem, prawda? Zrobić duży lejek, a potem to, wiesz, następne stopnie klasyfikować. Ale zróbcie sobie w życiu prywatnym tak samo duży lejek. Ja na przykład Karolina się sama znalazła, ale to był rezultat czego? Ja napisałem moją pierwszą książkę, Sukces w relacjach międzyludzkich. To już dawno temu było, pierwsze wydanie. I co ja robiłem? Ja prowadziłem za darmo konferencję na ten temat, za darmo. Jak ktoś chciał i zebrał grupę ludzi, to ja powiedziałem, to ja przyjadę i będę prowadził konferencję Q&A, tak jak z wami, za darmo. I jedna grupa ludzi zrobiła to w Krakowie na 360 osób. Największa sala, która była na Uniwersytecie Rolniczym. Przyjechałem, jeszcze wtedy była jedna z pierwszych. Pytam tych ludzi, czy mam zrobić przerwę. Oni powiedzieli, nie, to będą młodzi ludzie, nie potrzebują przerwy. To mieliśmy 4 godziny bez przerwy sesji Q&A. Możesz sobie to w ogóle wyobrazić. Ale na tej sesji była Karolina. I Karolina kupiła książkę. I potem ustawiłaś jeszcze w kolejce po autograf i mamy nagrane to, bo ja nagrywałem tą konferencję, jak co mówię, i zapomniałem wyłączyć kamerę i miałem mikrofon bezprzewodowy. I mamy to nagrane, naszą pierwszą interakcję, byście w życiu nigdy nie powiedzieli, że z tego cokolwiek będzie, z wielu powodów. Mhm. Ale coś róbcie. Róbcie coś więcej niż ta szara rzeczywistość. Większość ludzi co robi? Uwala się w kredyt na 30 lat, kupuje mieszkanie w miejscu, które wcale nie jest atrakcyjne do mieszkania, i potem się dziwi, że prowadzi takie życie jak większość ludzi. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, bo ja tutaj rozumiem też kolegę, bo sama mam też ten kłopot, że ponieważ ja odbieram, że na przykład ja jestem lokomotywą i potrzebuję interakcji z drugą lokomotywą. Super. I generalnie takich lokomotyw jest po prostu niewiele. Tak, dlatego trzeba co robić? Szeroki lejek i potem szybko odsiewać. I zobaczysz, co zostanie. Jak się na przykład, co tam jest, na przykład przy diamentach. Wiesz, ile skały trzeba przerobić, zanim te diamenty z tego wybiorą? Albo kopalnia złota tak samo. Ja już nie pamiętam danych, ale to są naprawdę całe tony po to, żeby kilkadziesiąt gramów wyprodukować. Ale się opłaca. Na pewno zapamiętam i wezmę sobie pod uwagę to, co powiedziałeś, czyli żeby szybko odsiewać. Tak. Generalnie nie marnować czasu, bo faktycznie tak. To jest racja, tak. Że nie ma sensu. Tak. Mi się ludzie czepiają, bo ja w moich filmach często właśnie mówię, nie marnuj czasu z ludźmi, którzy ciągną w dół.
Ja rozumiem, że jak jesteś z kimś zaprzyjaźniony, ktoś ma kłopot, trzeba pomóc, nie? Albo w związku. Co by się z Karyną nie stało, ja się będę opiekować. W drugą stronę tak samo. To nie o to chodzi. Ale kogoś poznajesz i ktoś cię ciągnie w dół, to mówisz, po co mi taka znajomość? Robisz wtedy, generalnie polecam wam tak zwany test Alexa. Numer 2A. Test Alexa numer 2 polega na tym, że się z kimś spotykasz i po tym spotkaniu porównujesz twój stan wewnętrzny przed spotkaniem i po spotkaniu. Jak po spotkaniu jest gorszy niż przed i to się powtarza, bo raz się może zdarzyć, każdy ma mieć zły humor, co się może zdarzyć, ale jeżeli ten stan się powtarza, to mówię, po co mi taka znajomość? I teraz wszystko jedno, czy to jest ktoś, z kim mam jakiś wspólny DNA, czyli jest pokrewniony, czy też nie. Absolutnie wszystko jedno. Klucz do szczęśliwego życia. To jest tak samo, jakbyście jadły różne rzeczy i coś czujesz, jesz i widzisz, że coś niezdrowego w tym jest. To będziesz to łykać dalej, czy wyplujesz, powiesz, nie, nie chcę sobie zaszkodzić. Nie bójcie się wypluwać toksycznych ludzi. I to szybko. Bo czas leci. To mówi wam facet, który ma 68 lat. Ale nigdy nie wiadomo, ile macie czasu. Odpowiedziałem? Możemy tak? Chcecie? No to proszę bardzo. Pytania? Właśnie, ja bym się podłączył pod ten wątek, bo właśnie za dużo ludzi bardzo poznaję, ale też właśnie tak jak koleżanka ma, też zauważam, że większość ludzi mnie po prostu wysysa. No. Po prostu dużo reakcji ma, dużo relacji mam, ale te relacje mi zabierają energię, nie mi ją dają. No. I zauważam, że właśnie, no kurde, czy jest coś tu nie tak? No coś robisz nie tak, tak, tak. Czy o co tu chodzi tak naprawdę? Nie, bo jakiś entuzjazm naszej relacji jakoś, nie wiem, nawiązuje do rozmowy, prowadzę rozmowę, wkładam w to dużo energii, ale widzę, że niewiele wraca, tak? No. I czuję się po prostu tak, jakby, nie wiem, maraton przebiegł. To nie przebiegaj maratonu, tylko przebiegnij 100 metrów i widzisz, że nic z tego nie będzie, to startuj w innych wyścigach. Nie marnujcie waszego czasu. Chyba, że dla treningu. Okej, jak dla treningu to możesz, nie? To nie ma sprawy. To mówię, dobra, teraz będę trenował, jak tu kogoś rozruszać. Albo jak na przykład obrócić kogoś o 180 stopni. To trzeba umieć, jak to zrobić. Ja na przykład napisałem w książce, chyba w Wojnie na słowa nie wiem, ale na pewno w Sukces w relacjach międzyludzkich. Jak obrócić ludzi. Wykorzystujcie to w etycznych celach oczywiście, bo to trzeba umieć, a to jest umiejętność. A te umiejętności nabywasz w interakcjach z bardzo różnymi ludźmi. Właśnie tak jak z tobą rozmawiamy, właśnie, więc to widzę, to mam właśnie dużo tych pokłady energii, entuzjazmu. No tak. I właśnie to myślę, że o tym właśnie w zasadzie chodzi głównie w relacjach, tak, żeby mieć sobie ten entuzjazm, tą energię. Bo w zasadzie to jest kluczem do bycia w fajnych interakcjach. No tak. Tak, ale Aleks ma takie granice wyraźne, że on nie pozwala sobie wysysać energii jakimiś negatywnymi spotkaniami, negatywnymi wrzutkami. Mhm. On bardzo jest w tym względzie asertywny. Tak. I może, jak ty powiedziałeś, że coś z tobą może jest nie tak, to pierwsze tym przyszło głowy, że na pewno nie z tobą, tylko pewnie z twoimi granicami, bo być może zbyt dużo z siebie dajesz, a za mało zachowujesz dla siebie, dla tej własnej równowagi przestrzeni i uwagi. Wiesz, tu jest ważna rzecz, podkreślam jeszcze raz, wielokrotnie mi to ludzie zarzucają, a to jest jeden z kluczowych rzeczy. Ja nie mam żadnych zahamowań, żeby wywalać ludzi z mego życia. Nie mówię, ty jesteś zły, ja jestem dobry. To nie mam prawa tak powiedzieć. Ale ty i ja nie pasujemy do siebie. Okej? I to trzeba szybko rozpoznać. I oczywiście jak masz bardzo wąskie grono znajomych i słabo poznajesz ludzi, to masz obawy, bo co to będzie, z kim ja to będę sam w ogóle. A to trzeba umieć tak, że mówisz jak myśliwy, rozumiesz, idzie do dżungli ze strzelbą i wie, że zawsze sobie coś ustrzeli. Albo rybak lepiej, bo rybak to od razu dużo łowi siecią. To jest cały trik. I że nie ma nic złego w tym, że nie pasujemy dla siebie, bo jest tyle różnych ludzi, więc okej, no żyj swoim życiem, ale nie muszę ja w tym życiu być, nie? Tak. Niech każdy idzie swoją drogą, jeśli nie pasujemy. Tak. Proszę. Czy mieliście kiedyś taką sytuację, albo jakbyście ograli taką sytuację, gdzie Aleks tak postanawia odciąć jakąś osobę, znajomość z jakąś osobą, bo nie służy mu. Natomiast Karolina twierdzi, że dla niej ta znajomość jest super. Na przykład, nie wiem, czerpiesz z tego rozrywkę, cokolwiek. I co wtedy? Mieliśmy coś takiego? Ja nie pamiętam. Ja mam jedną podobną sytuację w pamięci, natomiast
to nie ma problemu, bo my jesteśmy owszem jak papuszki nierozłączki, ale jesteśmy osobnymi bytami i każdy z nas ma swoje też relacje z ludźmi, więc jeżeli by Aleksowi ktoś z mojego grona nie pasował, to ja się po prostu sama będę z tą osobą spotykać i utrzymywać z nią kontakt. Tak, ale generalnie nie pamiętam takiej sytuacji. No ale są osoby, które są moimi znajomymi, a nie spotykamy się na przykład w trójkę, tak? Tak, ale nie dlatego, że ja je odrzucam, nie, tylko po prostu wielką trójkąg koleżanek, zwłaszcza nie, to mówię, okej, są twoje potrzeby, to wiesz, no problem, nie? A co sądzicie ogólnie o speed datingu? Pytanie, w jakim celu to robisz? No to powiedzmy, albo żeby potrenować, tak jak mówiłeś. Okej. I też w sytuacji, gdy chcemy poznać kogoś na stałe. Ja bym powiedział w ten sposób, potrenować bez problemu. Jeżeli uważasz, oczywiście trochę wiesz i tak dalej. Natomiast jeżeli poznać kogoś na stałe, moim skromnym zdaniem, wartościowych ludzi, naprawdę wartościowych ludzi obojga płci nie znajdziesz ani na speed datingu, ani na większości aplikacji randkowych, bo oni mają ciekawe życie i tego nie potrzebują. To jest moje zdanie. Również wśród tych młodszych pokoleń. Przynajmniej tak 30 i coś koło tego, nie? No ale myślę, żeby poćwiczyć small talk albo właśnie... Poćwiczyć rozmowę, oczywiście. Tak, tak. Ja to robię speed dating zawsze, nie? Wszędzie. To jest to flirtowanie, no tak, nie? Słyszeliście o tym biuro randkowe, to się nazywa Barbara Strójwąs. Ona robi coś takiego, że jak gdyby szuka, sama dobiera ludzi na podstawie jakichś takich swoich pytań, dość szczegółowych. Tamte podobno jest ta ankieta bardzo szczegółowa. No i teraz jak gdyby no szuka tych ludzi, żeby się spotkali, najpierw ze sobą rozmawiają, później się mogą spotkać, ale jest to wybór przez nią na podstawie, no wydawało mi się to w miarę rozsądnych tych pytań. Natomiast nie wiem, czy spotkaliście z tym coś takiego. Że to... Ja słyszałem, że coś takiego jest, ale coś ci powiem. Ciekawe, to mówisz, że to jest ciekawe, nie wiedziałem tego, ale mam inną uwagę. Ja szczerze mogę powiedzieć, jestem z kobietą, która jest dla mnie tak super, że chcę z nią spędzić resztę życia, bez bajerów, mając wcześniej bardzo dużo różnych możliwości. Żebyśmy nie myśleli, że to bidak taki, to się nie chciał. Gdybyśmy się zapisali do takiego biura, nie mielibyśmy żadnych szans się spotkać. Bo bardzo wiele rzeczy, już począwszy od wieku, ale wiele innych rzeczy po prostu by nie pasowało. Okej? W związku z tym ja jestem delikatnie mówiąc bardzo sceptyczny. Ale okej, to jest moje zdanie, mogę się mylić. Czyli rozumiesz na przykład tak jak ty, Aleks, nie chciałeś ślubu, tak pierwotnie, powiedzmy na tamtym etapie, jak poznałeś Karolinę, a Karolina chciała, tak? Tak zakładała, więc jakby to zaznaczyć w tych ankietach i byłoby to ważnym elementem, to od razu taka osoba by was odrzuciła wtedy. Ale nawet więcej, my wiesz, pierwsza rubryczka, czyli grupa docelowa, jeśli chodzi o wiek, nie ma opcji, to bez przesady. Karolina była też bez przesady. Z dziećmi się będę czytawał. No serio, ale tak. Słuchajcie, to nie jest też tak, że poznałem Karolinę, mówię, o super, fajnie, teraz zrobię relację, nie? Bo to wiesz, poznajesz kogoś zupełnie z innego świata tak naprawdę. Więc poznajesz kogoś zupełnie z innego świata i to nie jest takie, wiesz, proste i hop-siup. No. To jest, wiesz, te różnice kulturowe, tak jak to u Melisy jest, tylko że tutaj w tym samym języku, mniej więcej w tym samym języku, bo milenialsi inaczej się wypowiadają niż baby boomerzy i to różne, okej, to inna historia, ale to nigdy byśmy się nie spotkali. Nawet nie doszłoby do pytań nie, o ślub, czy o nie, jakieś inne aspekty. Nie. No tak, ale to jednak trzeba traktować jako taki wyjątek. Jeden. Ale zaraz, krzywa Gaussa. Właśnie, chcesz być w tej masie krzywej Gaussa? Czy chcesz być gdzieś tam z boku, gdzie znajdujesz te wyjątkowe relacje? Ale jeszcze jak mówisz, Łukasz, nie, że to jest wyjątek, a tak naprawdę przecież potrzebujesz jednej osoby, z którą spędzisz życie czy do związku, tak? Co do zasady, potrzebujesz jednej osoby, więc nieważna jest statystyka, albo czy to ta grupa wiekowa, czy nie, bo to ma być jedna osoba i jedna konkretna relacja. Tak. Dokładnie. Ale wydaje mi się, że właśnie tu jest ten kłopot, że jest ten test dating, bądź generalnie do... na portale randkowe idą ludzie, którzy no jakby tam właśnie myślę, że bardzo trudno jest wyłowić ciekawą osobę. I o tym nie słyszałam, o czym ty mówisz, ale generalnie właśnie tak mi się wydaje, że właśnie ci ciekawi ludzie są gdzieś poukrywani albo są w szczęśliwych związkach, albo generalnie właśnie każdy z nas ma ten kłopot, gdzie spotkać tę drugą ciekawą osobę. No, ale patrz, ja przez co najmniej 20 lat byłem do wzięcia. Mniej więcej taki, jaki jestem. No. Tylko widzisz, ja też się nie wiązałem z kimkolwiek, prawda? Byłem w różnych fajnych relacjach, ale żadna nie była na tyle dobra, że powiem, okej, zrobimy to permanentnie, bo to jest różnica.
to już niedobrze. Nie pozwólcie na to, żeby ktoś traktował was jako zapychacz, nie? I nie bójcie się iść nietypowymi drogami, tylko trzeba mniej więcej znać swoje granice, trzeba umieć komunikować z innymi i nie bać się próbować, zobaczyć, co z tego wyniknie. A co w sytuacji, gdy spotykamy osobę przeciwnej płci, tak? Która jest no super, powiedzmy taka 10 na 10, ale w ogóle nam się nie podoba i nie ma chemii. No to nie jest 10 na 10. No, no dobra, pozostałe, wszystkie pozostałe punkty są jakby okej, okay. No. Są 10 na 10, tylko no nie podoba nam się. I czy no. Jakby dać sobie czas, czy od razu zrezygnować z tego? Wiesz co, a czemu nie możesz z tą osobą po prostu zaprzyjaźnić? Bo już z drugiej strony jest wyraźna taka wskazówka, że... Jednak że on chce? Tak, że chce i myśli. A ty nie chcesz? Tak. Kobieto, powiedz, jak to jest. Ja... Czy wiesz, ile w życiu masz czasu? Nie wiem. A czy wiesz, ile sposobności stracisz, wiążąc się z kimś, kto po prostu jest okej, ale cię nie pociąga? Też nie wiesz, bo zakładam, że nie będziesz testować na boku innych opcji, tylko jak się z kimś zwiążesz, nawet jeżeli uważasz, że... może przyjdzie z czasem, to tracisz tyle możliwości, sposobności poznania innych ludzi i spotkania tej osoby, z którą nie będziesz się musiała zastanawiać. Więc ja myślę, że nawet gdyby obiektywne kryteria, myślę, że no jednak się tak nie, jakby kwalifikowałeś, a to jednak była nie, no? ta chemia, to tak nas do siebie ciągnęło od razu, że tak. Nie było się za bardzo nad czym zastanawiać. Tak. Myślę, że to jest nawet ważniejsze niż ta kwestia. Szybko wyszła wspólnota wartości, podejścia i tak dalej. Bardzo wiele rzeczy, nie? Czyli ta iskierka według was musi być jednak. No, znaczy, jeśli chcesz mieć długofalowy, tak. Szczęśliwy związek, tak. No. Jak chcesz mieć, wiesz, coś, co się nazywa situationship albo friends with benefits, nie, to wtedy wszystko jedno. No pytanie, czy cię wystarcza coś, co jest good enough, no nie? Czego tak naprawdę chcesz od życia? Mhm. Bo znam mnóstwo przypadków, w których ludzie się decydują na coś takiego, ale znam te przypadki bardziej ze swojej praktyki zawodowej i pewnie Melissa też ma takie przypadki ze swojej praktyki zawodowej, że osoby, które wydawały się, a to jeszcze się dotrzemy, jeszcze coś jakoś będzie, to tak naprawdę szkoda życia. Mhm. Właśnie ja znam dużo przypadków, gdzie na początku takie położenie, on mi się nie podoba, a potem się spotykali i nagle... Pojawiło się to uczucie i to silne. I te pary są naprawdę takie bardzo trwałe, powiedzmy, i bardzo ale dobrze rozgrane. Ale pierwsza rzecz, jaki czas obserwacji? Po drugie, nasza zasada, bo jej Karny chyba też, jest taka, nie oceniam związku, w którym nie jestem jednym z elementów. Bo nigdy nie wiesz, jak to, jak to w środku wygląda. Co jest za zamkniętymi drzwiami. Co jest za zamkniętymi drzwiami, naprawdę nigdy nie wiesz. To jest taka rzecz. I to nie chodzi o to, żeby związek był trwały, tylko chodzi o to, żeby związek obie strony uskrzydlał, uszczęśliwiał, moim zdaniem. Bo trwały to prosta sprawa. Słuchajcie, kiedyś się ludzie mniej rozwodzili, prawda? Ale czy to oznacza, że byli w szczęśliwszych związkach? Nie, była presja społeczna, żeby się nie rozwodzić. W związku z tym, ja na którymś spotkaniu też powiedziałem, że według mnie liczba niefortunnie dobranych par 100 lat temu i dzisiaj jest mniej więcej taka sama. Tylko proporcje się zmieniły. Teraz się więcej kobiet, zwłaszcza rozwodzi, bo mówi, po co mi to? A mniej tkwi w związkach, które są po prostu czymś nieszczęśliwym. A wtedy no, więcej osób tkwiło w nieszczęśliwych związkach z powodów ekonomicznych, presji społecznej, czegokolwiek. Tak, tak. Ale to jest nasze zdanie, to jak zwykle. Pamiętajcie, wszystko, co ja mówię, Karyna pewnie też, to są nasze subiektywne obserwacje, doświadczenia i wiedza. Możemy się mylić. Ale na razie to nieźle nam wychodzi z tą wiedzą. Nawet jeśli się mylimy, to nieźle idzie. Tak. Proszę, tak? Czy bylibyście w stanie wybaczyć sobie zdradę? Wiesz co, ja na przykład to w ogóle nie wyobrażam sobie, żebym Karolinę chciał w ogóle zdradzić teraz. Inaczej bym się z nią nie ożenił. Inaczej bym nie powiedział, okej, chcę być z tobą i tylko z tobą. Znając siebie, znając różne moje historie i tak dalej. Ja myślę, że my mamy taki związek, że żadnemu z nas nie przychodzi do głowy, żeby szukać zaspokojenia swoich potrzeb gdzieś poza naszą relacją, bo przynajmniej moje potrzeby są wszystkie zaspokojone w ramach tego, co my mamy. I dlatego ani z jednej, ani z drugiej strony nie widzę ryzyka, żeby któreś z nas miało zdradzać drugą stronę. I też nie ma zazdrości w naszym związku, która na przykład w moich relacjach wcześniejszych się często przejawiała. A tutaj ja mam takie poczucie bezpieczeństwa i myślę, że to działa w obie strony, że czegoś takiego się nie obawiam. A nawet gdyby coś takiego się kiedyś miało wydarzyć, to myślę sobie... Może się mylę, ale myślę sobie, że mam tak szczęśliwe małżeństwo i tak szczęśliwy związek, że nie wyobrażam sobie, że nawet coś takiego, gdyby to był jakiś jednorazowy przypadek, żeby to mogło mi
zabrać tą radość z tej relacji. I wiesz, ja w małżeństwie mam taką sytuację, głupi być, nie? Żeby coś... No ja myślę. Okej. Okay. No. No, mamy pytania? Proszę. Ja chciałem zapytać, bo wiele razy jak oglądałem właśnie twoje filmy dotyczące relacji, szczególnie na tym wcześniejszym etapie, to mówiłeś właśnie, że młode osoby szczególnie, może nie, że polecasz, ale że mogą rozważyć luźniejsze relacje, ten swój benefit. I moje pytanie jest w zasadzie takie, nigdy w takich relacjach nie byłem, ale w jaki sposób poradzić sobie na przykład z emocjami w takiej relacji? No bo ja jestem przykład osobą, która się łatwo przywiązuje. Super, to znajdź właściwą osobę i się przywiąż. Ale ja na przykład, jak teraz jechałem do Warszawy, to rozmawiałem z jedną babką, zaczęliśmy rozmawiać i ona mówi właśnie, że była 7 lat w związku małżeńskim, a potem 12 lat była w takim związku na odległość. No to ja mówię, no to słuchaj, była pani w tak zwanej przyjaciele z benefitami, no bo to nie mieliście relacji, nie mieszkaliście razem, nie dzieliliście życia, tylko spotykaliście się od czasu do czasu. To dla niektórych ludzi jest dobre, dla niektórych nie, ale to trudno powiedzieć. Nie? No tak, ale w takim wypadku ciężko jest też złapać porównanie albo wybadać coś, co się lubi, no bo jak się idzie w tą relację, to ciężko potem zdecydować, czy ona jest odpowiednia, czy idzie w dobrą stronę, czy ją kontynuować, czy może zakończyć i z niej wyjść, bo przynajmniej jak się w tej sieci, jak powiedziałeś, nie zapuszcza, tylko się właśnie wybrało tą jedną osobę. No tak, tylko wiesz, o co chodzi? Z całym szacunkiem. Jakie masz pojęcie o twoich prawdziwych potrzebach i o tym, co naprawdę potrzebujesz w życiu ty, prawdopodobnie będąc tak jak ja byłem w twoim wieku, nie mając skali porównawczej i wiesz, skąd masz to wiedzieć? Ja mam wrażenie, że trochę wiem po 20 latach. No, dlatego właśnie. Ale moja dobra rada jest taka w takim razie. Wszystkim panom to zalecam. Poznawajcie kobiety masowo i zaprzyjaźniajcie się z nimi. Nie poznawajcie kobiety po to, żeby mieć z nią relacje. Nie poznawajcie kobiet po to, żeby z nimi iść do łóżka, ale po to, żeby z nimi rozmawiać. Nauczysz się rozmawiać z bardzo wieloma kobietami, nauczysz się rozumieć bardzo wiele kobiet i przełamiesz jakiekolwiek bariery w rozmawianiu z kobietą. Bez ryzyka. Bo tu jaka jest stawka? Żadna. Specjalnie, nie? To zacznij od tego, a nie od relacji z jakąś jedną kobietą, że wbierzesz się do głowy, to musi być ta jedna. Wtedy potem przynajmniej zobaczysz, jak różne są kobiety, jak są różne faceci oczywiście. Ma sens? To nie jest proste. To nie jest proste na początku, potem to jest oczywiste, inaczej się nie da. Czy są albo były takie sytuacje w waszym związku, kiedy musieliście odpocząć od siebie? Ja nie pamiętam. A ty? Nie, jeszcze nie. No. Raczej mamy odwrotnie czasem właśnie, że wiesz, że jak na przykład teraz była taka sytuacja, że Karolina, przyjechaliśmy z Malagi i Karolina jeden dzień była cały dzień w kancelarii i drugi dzień od rana była we Wrocławiu, miała rozprawy, czyli dwa dni. To brakowało mi tego towarzystwa i tobie pewnie też. No mi też brakowało, no to już tak nas nosi trochę jak... No. Mimo, że możemy robić różne rzeczy, nie? Ale wiesz, w tej samej przestrzeni fizycznej. Chciałem zapytać o taką rzecz. Generalnie to, co mówisz i w książce, to, co mi się udało zobaczyć, przeczytać, to wygląda tak, że najlepiej było właśnie to wszystko przeczytać, tak sobie dobrać kogoś. Natomiast w praktyce to jest tak, jak ty mówisz z tym problemem w młodym wieku, że się znajdzie kogoś, ktoś się uczepi, że tak powiem, stara się jak gdyby z tą osobą jakoś dotrzeć, tak? Rodzice mieli jakieś tam problemy, więc człowiek myśli, że jakoś to będzie. Natomiast jakie macie podejście, czy rzeczywiście, bo mi się wydaje, że te pierwsze relacje właśnie w ten sposób spotkane są prawie zawsze złe. Tak? To jest właśnie takie, że z reguły w tym młodym wieku spotykamy się i to są takie relacje, które no niektórzy uważają, że to są związane z jakimiś tam problemami w rodzinie, relacjami z rodzicami. Te problemy powodują, że sobie dobieramy takiego partnera, z którym z reguły no jest ciężko, tak? W praktyce. I że takie związki w ogóle tam gdzieś właśnie z okresu takiego nastoletniego, to raczej się, no nie wiem, jak z twojej praktyki, Karolina, że są no jednak tak ciągnięte na siłę i rzadko są to takie naprawdę szczęśliwe związki.
Myślę, że w każdym przypadku jest różnie, ale ja kiedyś miałam taką teorię, którą głośno wypowiadałam, że jak można prowadzić samochód, mieć prawo jazdy po 18 roku życia i można spożywać alkohol i inne substancje, tak ślub powinien być dozwolony od lat 30 na przykład. Że człowiek już jest dojrzały, wie czego chce, coś przeżył, czegoś doświadczył, a nie pod wpływem właśnie tych różnych młodzieńczych, czy to są historie wyniesione z domu, czy to są różne wyobrażenia, które gdzieś na etapie rozwoju człowiek nabywa, to wszystko jedno. Można się przecież związać w wieku lat 20-25, ale nie trzeba od razu brać ślubu. Znaczy, tylko... Dokładnie. Tak, tak, tak. Więc tutaj by wypadało z dziećmi też poczekać. Nie, tu trzeba sobie uświadomić. Ostatnio ten film nagrałem o tym lękowym stylu przywiązania. Czy widzieliście? Większość ludzi w Polsce ma ten lękowy styl przywiązania, co wynika z atmosfery panującej w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie i stylu wychowania. Są jeszcze te inne, prawda? Jest ten bezpieczny styl przywiązania, to jest ten idealny. To jest tak, jak ja mam z Karoliną, nie? Że wiesz, jestem pewien, dobrze się czuję, różne rzeczy możemy komunikować, wszystko jest okej. Ale mało kto wychodzi z rodziny z bezpiecznym stylem przywiązania. W Polsce większość ma ten lękowy, a niektórzy mają ten unikający. Ponieważ oni mieli takie doświadczenia w dzieciństwie, że mówią, ja się nie chcę wiązać emocjonalnie. Prawda? Czasem jest tak, że to idzie po kolei. Że masz lękowy, potem zostałeś parę razy poparzony, to mówisz, masz teraz ten unikający. I dopiero potem, wiesz, albo idziesz na terapię, albo tak jak ja, robisz to sobie samemu i nagle masz ten bezpieczny. Ale całe szczęście to nie jest grupa krwi, można to zmienić. A można zmienić, tak, tak. Właśnie, że z reguły ludzie się wiążą ze względu, tak jak mówisz, większość tych stylów przywiązania jest jednak problematycznych i takie wynoszą w domu. I teraz na tej podstawie wiążą się, co generalnie w większości wypadków generuje te problemy. Tak, tak. Jedni gdzieś tam starają się przetrwać długo i się nie rozwodzą, tak, i męczą. Drudzy z kolei się rozwodzą. Natomiast dopiero właśnie po jakichś tam doświadczeniach można tak naprawdę zrozumieć, czego się chce i czego się szuka. Tak. Natomiast większość osób jednak no, na podstawie tych problemów gdzieś tam wyniesionych z obserwacji z rodziny wiąże się i stąd są pewne problemy. Tak. I dlatego Karolina ma dużo pracy. Tak, ale wiesz co jest ciekawe? Że my na przykład uczymy się... Uczymy się marketingu, uczymy się języków obcych, uczymy się rzeczy potrzebnych do wykonywania zawodu, ty medycyna, ja prawo, różne rzeczy w życiu się uczymy, na przykład, nie wiem, chcę się nauczyć tańczyć, idę na kurs tańca, a ludzie w ogóle w większości nie biorą pod uwagę, że mogą się nauczyć komunikacji, że mogą się nauczyć porozumiewania z drugim człowiekiem, nie tylko rozmawiania, ale porozumiewania z nim. Czy można się uczyć budowania relacji? To są tak teoretycznie banalne i podstawowe rzeczy, przecież ja mówię po polsku, ty mówisz po polsku, ale czy my się na pewno rozumiemy i potrafimy zrozumieć i porozumieć? Niekoniecznie, no właśnie. Czy pod tymi samymi słowami nawet rozumiemy to samo? Niekoniecznie tak jest. I tak jak są różne te style przywiązania, tak samo tu jest bardzo dużo do zrobienia na gruncie takich po prostu czystej komunikacji nawet w jednym języku. Już nie mówię o parach międzykulturowych, jak tam byli sama do czynienia. Natomiast nawet u nas na tej płaszczyźnie my myślę, że sami pracujemy na z komunikacją, a i tak mamy rzeczy, które czasami wymagają przegadania, przepracowania, ustalenia pewnych zasad, jak razem funkcjonować. Zobaczcie, jak jakieś projekty robimy razem. To jest jedyne miejsce, gdzie się jeszcze jest sposobność do rozwoju, kochanie. No natomiast właśnie o tym mówię, żeby samemu nad tym pracować i żeby też, jak ktoś ma dzieci, czy osoby bliskie, a młodsze, żeby pokazywać, że tu jest przestrzeń, w których sami możemy zrobić rzeczy, kroki, działania, które bardzo nas posuną do przodu, i które bardzo wpłyną na jakość życia i na jakość naszych relacji. Zanim przejdziemy dalej, ważna informacja. Zarówno w życiu, jak i w naszych filmach widać, że relacje damsko-męskie mogą być zarówno czarną dziurą pełną problemów, jak też źródłem wielu radości i energii w życiu. Nikt nas porządnie nie uczył, jak to zrobić dobrze. I właśnie tę lukę zapełnia nasza najnowsza książka Sukces w relacjach damsko-męskich, gdzie na ponad 300 stronach w bardzo życiowy i praktyczny sposób zajmujemy się większością zagadnień istotnych właśnie w bliskim związku. Niezależnie od tego, czy dopiero chcesz kogoś poznać, kogoś odpowiedniego, czy też zacieśnić istniejącą relację, po zdarzające się czasem niestety sytuacje, kiedy trzeba też się rozstać, to właśnie ta książka będzie jak doświadczony przyjaciel podsuwający ci różne ważne informacje. Zajrzyj do naszego sklepu i postaw takiego przyjaciela po swojej stronie. A teraz wracamy do filmu.
Właśnie to, jak mówisz, że nie umiem się porozumiewać, tak. Powinien być taki przedmiot w szkole. Mhm. Ale to już w przypadku takich, takich różnych kultur, to już w ogóle i różnych języków, to mi się... Tak, ale wiesz, to nam... Musimy porozumieć to, co dopiero w innym języku, tak. To wydaje się już tak. Wielki problem. Dobrze, kochani, wszyscy jesteście na równych prawach. Proszę bardzo, ci, co nie zadają pytań dotychczas, możecie zadawać. To nie tak, że trzy osoby monopolizują rozmowę. No, proszę bardzo. Nawet ci, co się spóźnili, mogą pytać. Według was, podając kogoś na początku, czy to do znajomości, czy do relacji, warto unikać jakichś tematów, żeby nie poróżnić się na samym wstępie z tą osobą? Mam na myśli tematy typu religia, polityka, tym podobne. Jakiego rodzaju znajomość chcesz mieć z tą właśnie, osobą? Tak, to jest pierwsza rzecz, no. Na przykład koleżeńska. Kogoś do znajomości. Okej. Okay. Wiesz co, ja ci mogę powiedzieć, jak ja to robię. Ja generalnie poznaję bardzo różnych ludzi i dopóki nie widzę, że ktoś jest totalnie toksyczny albo totalnie nieetyczny, to chcę zobaczyć, jaki jest jego świat. Dlaczego? Bo to wzbogaca moje pojęcie o świecie. Zwłaszcza jak ten człowiek potrafi komunikować. Część ludzi nie potrafi, wtedy jest trudno, nie? To mówię, że nie. Generalna zasada jest taka, jeżeli chodzi na przykład o relacje damsko-męskie, prawda? Bo to różne są teorie. Jedna teoria mówi bądź sobą, a inna mówi nie. Udawaj kogoś, kim nie jesteś, żeby zrobić dobre wrażenie. Obie są błędne. Spróbuj być najlepszą wersją siebie. Ok? Najlepiej jak potrafisz komunikować, najlepiej jak potrafisz słuchać, najlepiej jak potrafisz rozmawiać, najlepiej jak potrafisz okazywać empatię, najlepiej jak potrafisz zadbać o swój wygląd. Ok? Bądź najlepszą wersją siebie. I to wszystko jedno teraz, czy chcesz kogoś poznać w relacji jakiejś bliskiej, czy po prostu takiej chcesz poznać. I to my generalnie tak robimy. I my teraz, dzisiaj rano mieliśmy takie fajne spotkanie, już drugie, z taką parą też małżeńską, która jest w biznesie. To my właśnie mamy takie fajne, ciepłe podejście i pozwalamy innym rozwinąć skrzydła, pozwalamy innym się wypowiadać. Są to interesujące rzeczy, wzbogacające obydwie strony. W ten sposób. Nie idź na konfrontację. Spróbuj najpierw w tańcu, co robisz w tańcu. Jeden z partnerów w tańcu dopasowuje się do tego drugiego, prawda? I mamy harmonię i w którymś momencie, jak to dobrze zrobiłeś, to możesz poprowadzić tego drugiego. To się fajnie nazywa pacing and leading. W NLP jest takie coś. Aleks, ja mam pytanie. Proszę. To, niedawno wspominałeś, że nie komentujesz związku, gdy nie jesteś bezpośrednio w tym związku. Nie oceniam. Tak, nie oceniasz, tak. Albo gdy znasz tylko historię z jednej strony, tak. To w takim razie nie uważasz, że takie ocenianie historii związków nadesłanych przez widzów, co robisz na swoim kanale, jest jakby trochę jednostronne tylko i mimo wszystko nie znasz tej drugiej strony i trochę te historie mogą być wyssane z palca? Dobre pytanie. Te historie, które ja cytuję, to są przykładowe historie, na przykładzie których przedstawiam pewne zjawiska występujące w naszym społeczeństwie. Ok? Gdybym nie był taki leniwy, to bym sam takie historie mógł wymyśleć i na podstawie tych wymyślonych historii powiedziałbym, to jest wymyślona historia, ale jak zobaczysz, to się często u wielu ludzi powtarza i zobacz, a to musisz zinterpretować tak, a to możesz tak, a i tak, i tak. Czyli to są po prostu preparaty. Tak jak jesteś lekarzem, to masz preparaty, prawda, anatomiczne. I to wszystko jedno, że to już jest preparat, wiesz, w formalinie, czy się teraz tam używa, już dawno nie żywy, ale na tym preparacie możesz się uczyć, jak to zrobić z żywym człowiekiem. Ok? Więc ja te historie przesyłane mi przez widzów ze zgodą na publikację anonimizuję zawsze, czyli zmieniam różne, zmieniam imiona przede wszystkim, ale też parę innych szczegółów i traktuję to jako preparaty do nauki, a nie ocenę. Ok? I czasem się dość jasno i wyraźnie wypowiadam, to fakt. Ale to nie wypowiadam się o konkretnej osobie, tylko mówię, gdyby była taka sytuacja jak opisana, to ja bym to zinterpretował w ten i w ten inny sposób. To jest preparat naukowy, preparat, taki, jak to powiedzieć, pomocniczy do nauki. Okay? Ciekawe pytanie, bo mi się często ludzie pytają, bo czemu ty osądzasz? Ja mówię, ja nie osądzam. Ja przecież nie mówię, ta osoba jest zła, tylko podaję taki przykład i mówię, widzisz, w takiej sytuacji, to tutaj ktoś najwyraźniej jest taki czy taki. O co chodzi? Że po prostu, żeby ludzie na praktycznych przykładach nauczyli się pewne rzeczy rozpoznawać. Tak jak ty na podstawie preparatu uczysz się rozpoznawać prawdopodobnie pewne rzeczy, które potem przydadzą cię w pracy z pacjentem, prawda? No to ja tak samo. Różnie to bywa, ale... No, ale okej, okay. Ale co do zasady. Okej? Okay?
Proszę, no pytajcie. A czy wyobrażacie sobie takie sytuacje, które mogłyby doprowadzić do rozwodu u was? Ja nie. Ja nie, nie, nie. Myślę, że największym problemem będzie to, że wiesz, któraś z nas zejdzie z tego świata. Mam nadzieję, że ja wcześniej. Nie, właśnie, mamy ciągle dyskusję na ten temat, nie? Że mówię, Karolinko, sorry, ale wiesz, w którymś momencie muszę sobie radzić sama. To, co mogę zrobić, to przygotować się, żeby pewne rzeczy szły już własnym torem, że wiesz, no. Mamy odwrotny problem, że zdajemy sobie sprawę, że nasz czas jest dość ograniczony, w związku z tym staram się go jak najlepiej wykorzystywać, dlatego mam super życie. Ja mam takie pytanie. Poczekaj, możemy za chwilę, chciałbym... Mi się z tobą super rozmawia, ale wiem, co chodzi. Tu przyszli ludzie, którzy chcieliby potrenować się zadawanie pytań, więc proszę bardzo, my jesteśmy do waszej dyspozycji. No dobra, to ja mam pytanie. Proszę. Karolina, wspominałaś, że Aleks potrafi z każdym zacząć rozmowę na każdy temat. Zresztą, Aleks, ty się zawodowo zajmujesz relacjami międzyludzkimi. Nie, negocjacjami. Negocjacjami. To jest inna historia w ogóle. Mhm. Okej, okay, dobra. No ale w każdym razie nie jesteś ogólnie otwarty, potrafisz rozmawiać, natomiast sam wspominałeś, że nie zawsze tak było. Mam tak. nadzieję, że się nie obrazisz, bo to jest cytat, ale wspominałeś, że byłeś kiedyś zakompleksionym chłopakiem, który... Introwertykiem, tak, tak. ...mieszkał w piwnicy. Tak. I wyszedłeś z tego, natomiast dla facetów z twojego pokolenia mam wrażenie, i tym bardziej w Polsce, nie jest to jakaś taka typowa ścieżka. Jakby chciałabym zapytać o tą taką iskrę jakiejś takiej odwagi, czy nie wiem, był jakiś taki błysk, że nie chcesz tak żyć jak inni, czy... Tak. Jak to stało? Tak, ja właściwie w cudzysłowie od zawsze, czyli jak miałem też te 20 parę lat, to już nie chciałem żyć tak jak inni. Jak miałem 25 lat, to się wyniosłem z Polski ze 100 dolarami w kieszeni do Austrii, bez znajomości języka i tak dalej. No i tam, wiesz, mieszkałem w takiej zadotowanej piwnicy, sprzedawałem gazety na ulicach i nie miałem żadnego pojęcia o świecie. Ale bardzo ważna była jedna rzecz. Ja miałem to założenie, że ten stan jest w jakiś sposób tymczasowy. Że mówiłem, okej, jeszcze nie wiem jak, jeszcze nie wiem kiedy, ale to jest tymczasowo i kiedyś będę dobrze żył. Ale skąd w tobie to jest ten optymizm? To nie był optymizm, to była desperacja. Poczekaj, dokładnie skończyć. To była desperacja. To nie była wiara w siebie. Taka... Nie, ale mówię, no gdzieś musi być jakiś sposób. Gdzieś musi być jakiś sposób. Poczekaj, bo teraz urwał mi się wątek. Wiesz, że tymczasowy stan. I to wiedziałem, że jest tymczasowo, bo najgorszą rzeczą, jaką ludzie mogą zrobić, to się urządzić w czarnej, przepraszam, dupie. To bardzo wielu ludzi robi właśnie. Urządzają się w czarnej D, na przykład wchodząc w stałe związki, albo jeszcze co gorsza, płodząc dzieci, z niepasującymi de facto osobami, albo zadłużając się na połowę życia, żeby mieć jakąś nieruchomość, teoretycznie mieć tytuł własności do niej, w którym miejscu, gdzie im nie pasuje to w ogóle, tak naprawdę nie są tam szczęśliwi. Zamiast po prostu jechać po prowizorkach i w międzyczasie szukać czegoś, to... Na ściance wspinaczkowej. Na ściance wspinaczkowej, no to gdzieś tam się pakują. To była u mnie taka rzecz, że ja tego nigdy nie próbowałem zrobić permanentnym. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, to ja w którymś momencie zdesperowany wypróbowałem metodę, która jest świetną metodą przełamywania impasów wszelkiego rodzaju, również w życiu biznesowym. Polega to na tym, że robisz robocze założenie, że wszystko, co do czego przekonana jesteś, jak funkcjonuje świat, co by było, gdyby wszystko, co do czego jestem przekonany, jak funkcjonuje świat, było fałszywe i odwrotność była prawdziwa, co by było? Ale to są takie bardzo psychologiczne rzeczy. Ty już wtedy to wiedziałeś? W sensie sam na to wpadłeś te 40 lat temu? Tak ładnie nie mogłem tego sformułować, ale tak się zastanawiałem, co by było. Dlaczego? Bo byłem w tak beznadziejnej sytuacji, że powiedziałem sobie tak, no kurczę, jest tak beznadziejnie, tak źle, że... Albo się zabije, albo coś zmienię. I jak postanowiłem, że powiedziałem, no zabić to szkoda trochę, nie? Więc postanowiłem coś zmienić, a ponieważ nie wiedziałem jak, to zrobiłem robocze założenie, że co by było gdyby. I wybrałem do tego bardzo ciekawy temat, a mianowicie moje podejście do kobiet. Tej historii nie lubię. Karolinka nie lubi tej historii, ale mogę? Tak? Tak, jasne. Słuchajcie, ja byłem wychowany w takim przeświadczeniu, że to jest, pamiętajcie, to były inne lata, to były lata 70. i tak dalej. 80. już. No. 80. Nie, to 80. to już byłem w Austrii, to już było potem resztki tego. O-o. Ale całe wychowanie było wcześniej. Więc ja byłem w takim przeświadczeniu, że kobieta, jak idzie z facetem do łóżka, tą wielką przysługę robi, że trzeba bardzo długo z nią chodzić, żeby to było możliwe i w ogóle, że trzeba ją wnosić na piedestał. I to, co się teraz nazywa sympowaniem, to mniej więcej była modus operandi mój. Przyznaję się bez bicia. To straszne to było. I oczywiście prowadziło to do bardzo frustrujących doświadczeń. I w którymś momencie ciężko sfrustrowany
pomyślałem, co by to było, jakby to było odwrotne, jeśli była prawdziwa. I poznałem taką jedną babkę w Austrii, to jeszcze pamiętajcie, lata 80. to nie są teraz, tylko dawno temu, to trochę jeszcze były relacje inne, w sensie były bardziej konserwatywne, z którą mi się fajnie gadało. I zrobiłem rzecz niesłychaną dla mnie, bo jak nam się tak fajnie gadało, to jej powiedziałem, wiesz co, właściwie chętnie poszedłem z tobą do łóżka. I wiesz, tak po prostu powiedziałem, co, trudno, nie? Ona zaskoczona spojrzała, powiedziała, okej, czemu nie? I ja wtedy zacząłem wierzyć w to, co jest napisane w Biblii. Bo w Biblii jest napisane, proście, a będzie wam dane. I poczekajcie, to było takie kluczowe doświadczenie. Jak ja takie doświadczenie zrobiłem, to potem w innych dziedzinach życia natychmiast zacząłem to też stosować. Wkrótce potem założyłem własną firmę software'ową, bo ja pracowałem jako programista i tak dalej, freelancer. Założyłem własną firmę software'ową i bardzo wiele innych rzeczy się zaczęło dziać. To było to kluczowe przekonanie. I teraz ta metoda jest bardzo dobra też w biznesie. Roboczo robisz pytanie, co by było, gdyby pewne założenia, które uważam za pewnik, okazały się fałszywe i odwrotność była. Ja chętnie podaję przykład tanich linii lotniczych. Zanim powstał Ryanair, a właściwie Laker Airways, bo to były pierwsze tanie linie lotnicze, to wszystkie linie lotnicze wychodziły z założenia, że pasażer musi mieć wygodne miejsce, bardzo dobry posiłek, film i dużo bagażu, że może zabrać. A najpierw Laker, który zbankrutował, bo zrobił parę błędów, ale potem Ryanair powiedział, a co by było, gdyby było odwrotnie, że dla pasażera tak naprawdę liczy się tani bilet, a całą resztę będzie sobie dokupywał w miarę potrzeby. I dzisiaj Ryanair jest, o ile nie jest największą, to jest jedną z najbardziej profitowych linii na świecie. I tak się w wielu dziedzinach dzieje. Dlatego jak pamiętacie, będziecie mieć jakiś impas w biznesie czy gdzieś, zróbcie robocze założenie. A co by było, gdyby odwrotność była prawdziwa? Dam wam przykład. Większość ludzi zadłuża się na 30 lat, żeby mieć własne mieszkanie. Ja się zastanowiłem, co by było, gdyby to była największa bzdura, jaką mogę zrobić. I zacząłem to analizować, co mogę zrobić. I w rezultacie doszedłem do takich wniosków, jakie mam dzisiaj, że mieszkam w super miejscach, w sumie bardzo tanio i w wielu innych dziedzinach mam tak samo. Polecam tą metodę. Dzisiaj wam wyznałem taką historię z mojej młodości. Trochę się wstydzę, Karolinka nie lubi też, jak o tym opowiadam. Ale to jest moja przeszłość. To było wszystko potrzebne, żebym dzisiaj był taki, jaki jestem. Doświadczenia. To, że jeszcze mnie nie było na świecie, to cię nie usprawiedliwia. No nie było cię na świecie. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe w ogóle, jak żyjesz z kobietą, czy z partnerem w ogóle, bo to w drugą stronę tak samo może być, gdzie opowiadasz pewne historie albo mówisz o swoich doświadczeniach, które miały miejsce w czasie, jak ty nawet jeszcze nie byłaś zaplanowana. No. Nie wiem, czy moi rodzice się już znali. No. Widziałam, że twoje podejście, bo wspomniałeś o tym zakredytowywaniu się na 30 lat, to jest bardzo niepopularne w Polsce, to o czym ty mówisz, że żeby nie chcieć posiadać tej własnej nieruchomości. Zaburzenie jest chyba społeczne takie, nie wiem, czy państwo się ze mną zgadzają. Jesteśmy na ty tutaj, rozumiem, tak? Możemy sobie powiedzieć. Zgadzacie, że trzeba dążyć do posiadania własnej nieruchomości, natomiast komentarze, które dostajesz pod filmami na temat tego, widziałam pod shortami, tam są same, że najem to jest napychanie komuś kieszeni. Co ty w ogóle sądzisz o idei samego najmu, tak ogólnie? Czy to jest naprawdę twoim zdaniem napychanie kieszeni landlorda, czy to jest wolność? Okej. Disclosure. Ja jestem właścicielem w tej chwili jednej nieruchomości w Międzyzdrojach, mieszkania, które kupiłem w latach 90. w jednym z pierwszych bloków, które tam budowali, za jakieś absolutnie śmieszne pieniądze, nawet nie pamiętam za ile. Wiem tylko, a nie, poczekaj, naprawdę były śmieszne pieniądze, bo ja mieszkałem wtedy w Berlinie, byłem, wiesz, firmą konsultingową i wiem, że przywoziłem jakieś jeszcze marki chyba wtedy i to rozmieniałem i to w ogóle, wiesz, jak mówią Niemcy, to było z kasy takiej naznaczki, nie? Mniej więcej. To jest wyjątek. Dzisiaj bym nigdy w Międzyzdrojach mieszkania nie kupił. A poza tym cały czas wszędzie wynajmowałem. Ale zawsze wynajmowałem na bardzo ciekawych warunkach. Na przykład ja z bólem serca wyprowadziłem się 1,5 roku temu z Warszawy, gdzie miałem na Ursynowie wynajmowane od kilkunastu lat mieszkanie. Na Ursynowie nowe budownictwo, 2 piętra, garaż, piwnica, 63 metry kwadratowe, 3 pokoje z balkonem. Za niecałe 2000 zł miesięcznie z wszystkim. I ja nie mam z tym problemu, bo ja w każdej chwili mogę się gdzieś przeprowadzić, mam bardzo dużą elastyczność. Czego nie ma większość ludzi. Mówię, tak, napychasz komuś kieszenie. A ja mówię, słuchaj, jeżeli na przykład siedzisz w domu i słuchasz sobie muzyki, to nabijasz kieszenie firmie produkującej prąd. Prawda? Albo, no tak, a jedziesz autobusem, nabijasz kieszenie
MBK. No to jest dokładnie tak samo pewien koszt. I teraz masz, możesz to na różne sposoby ponieść. Ja wolę płacić za coś, co aktualnie używam, nie będąc z tym związany. Że w każdej chwili mogę powiedzieć, dobra, słuchajcie, rezygnuję z tego i na przykład chcę pomieszkać sobie w Hiszpanii czy gdzieś, zero problemu. A ponieważ miałem dużą elastyczność zawsze, to potrafiłem optymalizować zarabianie pieniędzy. To jest też ważne. Żeby doprowadzić do tego, że godzina twojej pracy to są jakieś czterocyfrowe liczby. Najlepiej bez jedynki na początku, tylko coś lepszego. Bo wtedy możesz sobie pozwolić na bardzo różne rzeczy. I to był mój fokus. To fokus, jak powiedziałeś, główny punkt ciężkości. A nie, że ja teraz kupię nieruchomość i będę miał... Pewnie, że gdybym kupił nieruchomość w Warszawie, powiedzmy w latach 2000, zamiast wynajmować, no miałbym teraz coś, co jest więcej warte. Ale mi nie brakuje kasy. A miałem ciekawe życie i miałem ten luz właśnie, że nie musiałem się zastanawiać, nie musiałem jakichś problemów mieć. Ale ludzie w Polsce według mnie też uważają, że koszt kredytu to są odsetki, które spłacasz do banku. Mhm. A nie dostrzegają tego, że koszt kredytu to jest też koszt utraconych sposobności, na co sobie nie możesz pozwolić, bo masz zobowiązanie, czego nie doświadczysz, gdzie nie pojedziesz, czego nie zrobisz, nie zmienisz pracy, bo będzie niestabilnie i nie wiadomo, jak będzie z tą ratą. Ja uważam osobiście, że dużo większy jest koszt, właśnie ten koszt utraconych sposobności, niż ten koszt odsetek, chociaż w dzisiejszych czasach to jest drugie tyle, co sam kredyt, nie? Ale te sposobności są znacznie gorsze i tego się nie da w żaden sposób potem już odzyskać, jeżeli je stracisz. Dokładnie. Tak. I wiesz, i trzeba negocjować. Na przykład, dlaczego ja płaciłem tak mało za to mieszkanie? Po pierwsze, jak rozmawiałem z tym człowiekiem, to ustaliliśmy jakąś rozsądną cenę, ale powiedziałem mu, wie pan co, a ile bym płacił, jakbym panu płacił za pół roku z góry? Bo żaden problem. To on się bardzo ucieszył. Cena spadła. I to było już dawno temu. I potem przez te kilkanaście lat facet nigdy w tym mieszkaniu nie był. Mieszkał na drugim końcu Polski. Nigdy w tym mieszkaniu nie był. Wiedział, że wszystko jest w porządku. Kasa się pojawiała regularnie. To było to więcej warte niż te tam, wiesz, 1000 złotych więcej miesięcznie, że będzie musiał przyjeżdżać, kombinować i tak dalej. Pamiętajcie, nasza reputacja jest bardzo wiele warta, jak o nią dbamy i potrafimy ją odpowiednio sprzedać. A nie uważasz, że trochę się teraz czasy zmieniły, jeśli chodzi o mieszkanie? Ja wynajmuję pokój i moim zdaniem to teraz... To, co się dzieje, to jest cyrk. Wręcz są nawet licytacje, kto da więcej za pokój. No ale ty to robisz w Warszawie. Wiesz, ja zawsze, ja mówię tak, w różnych epokach są różne wyzwania i są różne metody radzenia sobie z tego. Moją generalną zasadą było to, żeby się niepotrzebnie nie wiązać i w miarę możliwości trzymać koszty stosunkowo nisko. To jest istotne. I szybko podnosić wartość rynkową. Bo jak masz szybko podnieść wartość rynkową, to wiesz, jak to płacisz 2 czy 4 tysiące, w sumie wszystko jedno. Ale musisz odpowiednio zarabiać. A to jest znowu inne spotkanie. Chętnie z wami przeprowadzę takie spotkanie. Jak naprawdę ustawić życie, żeby... Ale nie będziesz podnosić wartości rynkowej, jeżeli musisz spłacać kredyt, więc musisz być w pracy od do i nie masz potem głowy do tego, żeby się rozwijać, uczyć, poznawać nowych ludzi, budować relacje i wykorzystywać sposobności. Jak myślimy z czasem? Także jeszcze mamy czas, bo ja pilnuję. Jeśli masz ochotę wziąć udział w takim bezpłatnym spotkaniu na żywo, to zapisz się na mój newsletter. Jego abonenci dowiadują się pierwsi, kiedy i gdzie planowane jest następne. To jest ważne, bo liczba uczestników zawsze jest ograniczona. Jeśli wolisz zadać nam pytanie, na które po zebraniu kilku podobnych odpowiemy w filmie, to napisz do mnie. Maila masz też poniżej i w opisie tego filmu. Obejrzyj jeszcze ten film i jeśli oglądasz do tej pory, to daj mi lajka i zasubskrybuj ten kanał. Pomożesz w ten sposób propagować tę wiedzę. Do zobaczenia.